Witajcie wszyscy. Dziś powiemy kilka słów na temat tego, jak ćwiczyć i jak wywołać głoskę ry nawet u osoby dorosłej. Zapraszam do wysłuchania i wykonania tych ćwiczeń. Aby prawidłowo wykonać ćwiczenie z głoską ry, czy też aby prawidłowo wymawiać głoskę ry, przede wszystkim musimy sprawdzić, czy nasze wędzidełko nie jest za krótkie, czyli tutaj taka błonka pod naszym językiem. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przykleić naszego języka do sufitu naszej buzi, czyli do naszego podniebienia, to być może mamy zbyt krótkie wędzidełko lub nasz język jest zbyt mało wygimnastykowany. Zalecam więc robić takie ćwiczenie jak na przykład kląskanie jak konik. No i jeżeli już mamy spionizowany język, tak, jeżeli jesteśmy w stanie podnieść czubek języka do czubka górnych ząbków, i też próbujemy dotknąć czubkiem języka do zębów, do górnych ząbków, a także sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie wykonać naszą kobrę, czyli całą masę języka przyklejamy do sufitu naszej buzi. Można przy tym ruszać też szczęką. No i teraz, jeżeli jesteśmy w stanie to wykonać, jeżeli jesteśmy w stanie wykonać te ćwiczenia, to za ząbkami na wałku dziąsłowym jest magiczne miejsce do wymawiania głoski ry. Spróbujemy stukać tutaj języczkiem. A teraz wymawiamy ty. Można to wymawiać na przykład w rytmie jakiejś piosenki czy też muzyki i przegłaskujemy naszym językiem całe podniebienie do tyłu. I znowu ty. I przegłaskujemy językiem do tyłu. Ty. I na zmianę ty. I coraz szybciej, tak jak z karabinu. Ty, 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 ty
takie ćwiczenia, które są fazą przygotowywawczą do wywołania głoski ry. Jeżeli już mamy tą fazę za sobą, to powtarzamy teraz ty, ty, ty i staramy się języczkiem przygłaskać podniebienie do tyłu. Ty, 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 mówiąc głoskę od ty do ży. Ty, 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 ży, 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 ży. Ty, 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 ży, 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 ży. Ty, 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 ży, 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 ży. I teraz jeszcze dalej. Ty, 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 ży, 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 r. Ty, 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 ży, 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 r. I jeżeli nam nie wychodzi, to możemy sobie jakąś szpadłką popchnąć ten języczek do tyłu. Ty, 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 ży. Ty, 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 ży, r. Ty, 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 ży, r. Ty, 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 ży, r. Dalej powtarzamy te du, te du, te du, te do, te do, te do, te da, te da, te da i robimy wyścigi. Kto szybciej? Te du, te du, te du, te dy, te dy, te dy, te da, te da, te da, tra, 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 tro, 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 tru, tru, tru. I są magiczne słowa, w których ta głoska r pojawia się w większości na początku. Jest to na przykład wyraz żyrafa. Spróbujcie powiedzieć żyrafa. Żyrafa, albo powtarzać naprzemiennie trawa, krowa, tratwa, trawa, krowa, tratwa. Mam tutaj jakieś obrazki, mam tutaj kartę z obrazkami z głoską r i spróbujemy na przykład powtarzać, zobaczcie, papryka, bramka, bratek, papryka, bramka, bratek i tak w tych trójkach powtarzamy szybko, papryka, bramka, bratek, tratwa, tron, trampki, biedronka, wydra, drabina, kruk, wrak, wrotki, gruszka, kra, granat, papryka, zebra. I teraz szybciutko. Papryka, bramka, bratek, papryka, bramka, bratek. Najczęściej wywołamy głoskę ry na takim ćwiczeniu, na przykład powtarzając kret, krowa, rak, kret, krowa, rak. I to coraz szybciej. Kret, krowa, rak, kret, krowa, rak, kret, krowa, rak. Gruszka, kra, granat, gruszka, kra, granat, gruszka, kra, granat, gruszka, kra, granat. Dalej, papryka, zebra, papryka, zebra, papryka, wiadro, papryka, wiadro. Można sobie tak mieszać i jeżeli wywołamy tą głoskę, jeżeli ta głoska już nam się zdarza pojawiać w jakimś wyrazie, to wybieramy sobie te wyrazy, na przykład krowa,
i biedronka i powtarzamy naprzemiennie, szybciutko, coraz szybciej te wyrazy. Krowa, biedronka, krowa, biedronka, krowa, biedronka, krowa, biedronka, drabina, drabina, tron, drabina, tron, drabina, tratwa, tron, tratwa, tron, tratwa, tron, trampki, tron, trampki, tron, trampki, tron, wydra, kruk, wydra, kruk, wydra, wrak, wydra, wrak, wydra, wrotki, wydra, wrotki, wydra, drabina, wydra, drabina, wydra, trampki, wydra, trampki, wydra, tron, wydra, tron, wydra, tratwa, wydra, tratwa, wydra, biedronka, wydra, biedronka, wydra, biedronka i tak dalej. Powtórzyliśmy sobie już teraz kilka wyrazów z głoską ry, to wracamy do wprawienia naszego języka w drganie, czyli w taką wibrację. Powtarzamy trrr, powtarzamy tr, 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 i dalej ty, 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 jak z karabinu, ty, 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 tra, 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 dra, tra, dra, tra, dra, ponieważ są to głoski wysokie, tak? Są to głoski dentalizowane, ponieważ są to, powtarzamy głoskę ty i dy, ponieważ są to głoski dentalizowane, czyli ten języczek też, tak jak do głoski r, musi uderzyć w nasz górny wałek dziąsłowy. Powtarzamy. Ty, 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 dy, 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 ty, 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 dy, 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 ty, 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 dy, 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 ty, dy, ty, dy, ty, dy, ty, dy, ty, dy, ty, dy. I dalej powtarzamy. Tedu, 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 teżu, 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 tedu, 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 teżu, 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 tedu, 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 teży, 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 dy, 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 ży, ży, ży. I możemy sobie tak mieszać różne kompilacje z głoską ty, dy, ży, ry. I teraz, tak, po co ćwiczymy głoskę ży? Ponieważ jest to dźwięczny odpowiednik głoski sz, czyli tutaj też musi nasz aparat mowy wywołać głoski dźwięczne. Ja bardzo zwracam często uwagę na głoski dźwięczne, ponieważ jeżeli nie nauczysz się od najmłodszych lat rozpoznawać dźwięczności mowy, czyli na przykład ty, dy, pby, szyży i tak dalej, i ubezdźwięczniasz to podczas swojej mowy, to wtedy na pewno będziesz też tak pisał, czyli będziesz osobą, która będzie zagrożona dysleksją. Dlatego bardzo ważne jest to od najmłodszych lat, żebyśmy rozróżniali te głoski dźwięczne od głosek bezdźwięcznych, szczególnie w języku polskim, gdzie tej dźwięczności jest dużo i jest ona bardzo ważna, jeżeli chodzi o gramatykę. To już mamy ze sobą, to teraz dalej ty, 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 dy, 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 tyży, 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 ry, tyży, ry i do tyłu. Tyży, ry, 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 żyrafa, 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 krowa, 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 wydra, 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 papryka, 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 żyrafa, papryka, żyrafa, papryka, żyrafa, papryka i tak dalej, i tak dalej. I dalej musimy sobie teraz poprzygryzać czubeczek naszego języczka ząbkami, oczywiście nie za mocno, żebyście sobie nie podgryzali języków, nie ponoszę odpowiedzialności za nic, o czym mówię w moich filmach. Przygryzamy języczek, pamiętamy o tym, żeby połykać ślinę podczas mowy. Teraz przygryzionym języczkiem znowu masujemy podniebienie, czyli sufit naszej buzi. I językiem omiatamy wszystkie zęby górne. Stukamy w podniebienie naszym językiem, tak jakbyśmy wbijali młoteczkiem gąski na niby. Wypychamy bisienki na policzkach. Liczymy do 5 bisienek. Wbijamy gwoździki. Rozluźniamy stawy skroniowo-żuchwowe, żeby nas nie bolały za 20 lat. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, 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 brum. Dojechaliśmy do stacji wbijania głosków.
powtarzamy jak z karabinu. Ty, 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 i na całym wdechu. Ty, 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 i znowu ży, ry i do tyłu. Ży, ry, ży, ry, ży, ry, ży, ry, ży, ry, ży, rafa. Ży, ry, ży, ry, ży, ry, ży, ży, ty, ży, ty, ży, ty, ży, ty, ży, ty, ży, ty, ży, ry. Myślę, że jeżeli będziecie często powtarzali te ćwiczenia, może nawet jeżeli już coś próbowaliście kiedyś ćwiczyć, to może nawet wyjdzie Wam za pierwszym razem wywołanie głoski R. Istnieje bardzo dużo ćwiczeń do wywoływania głoski R. Ja tutaj pokazałam kilka mniej więcej elementów, które ćwiczę z pacjentami w gabinecie. Życzę udanej nauki i fantastycznego dnia. Cześć!